Szanowni Państwo, jeszcze tytułem wstępu i wprowadzenia do pierwszej prelekcji chciałbym poinformować Państwa, że w tym roku rozpoczęliśmy ścisłą współpracę z firmą Cambium Networks, stając się dystrybutorem firmy Cambium. Troszeczkę więcej na ten temat na pewno opowie Państwu pan Sebastian Opiela z firmy Cambium Networks, który powie na temat rozwiązań, które będą dostępne, m.in. EPMP czy Wi-Fi, a także zdradzi trochę sekretów odnośnie planów na przyszłość, jeśli chodzi o współpracę. Zapraszam serdecznie. Ja jakby korzystając z chwili chciałem pogratulować Inetowi 17. okrągłej rocznicy. Ja co prawda jestem trzeci raz na Inecie, nie 17. Za każdym razem mówiliśmy o rozwiązaniach najtańszych. Dzisiaj chcemy troszeczkę poszerzyć ofertę w związku z tym, że wchodzimy w współpracę z Inet. Powiemy też o rozwiązaniach troszeczkę z wyższej półki, a nawet najwyższej. No więc zaczynamy. Czasu jest bardzo mało, więc będę się spieszył. Może uda się jakieś pytania zadać na końcu, a jeśli nie, to będę się kręcił tutaj w okolicy i będzie można wtedy porozmawiać gdzieś w kuluarach. Skąd się wzięło Cambium? Więc dwa projekty, które funkcjonowały pod płaszczem Motorola, projekt Canopy i projekt Ortogon. Projekt Canopy to rozwiązania punkt wielopunkt, Ortogon to rozwiązania punkt punkt. Zostały w pewnym momencie przejęte, dwie firmy zostały wykupione przez Motorola i po jakimś czasie te dwie firmy funkcjonujące pod płaszczem Motorola zostały wykupione przez prywatny kapitał Vector Capital i tak powstała w 2011 roku firma Cambium Networks. Ludzie, fabryki, wszystko jakby zostało przejęte z Motorola. Wydzielona część, czyli całe R&D, czyli ludzie, którzy sprzęt dzisiaj projektują. To wszystko jest jakby spuścizna po Motorola, więc wszystkim radio Motorola kojarzy się z wysokiej klasy radiem i tak zostało. Niestety kojarzy się też z wysoką ceną. No, mamy też produkty w tej cenie wysokiej, żeby podtrzymać tradycję Motorola, ale mamy produkty też, które oferujemy na tym rynku i jesteśmy pewni, że zainteresujemy Państwa tymi produktami, jak i tymi, co się w przyszłości pojawi. A co robimy? Robimy rozwiązania punkt-punkt w technologii w paśmie wolnym oraz w paśmie licencjonowanym. Również produkujemy sprzęt punkt-wielopunkt w pasmach wolnych, jak i w pasmach licencjonowanych. A ostatnio do naszej oferty dołożyliśmy rozwiązania Wi-Fi. Pokrótce o rozwiązaniach punkt-punkt. Mało kto w ogóle wie, że produkujemy profesjonalne radiolinie pełnoduplexowe pracujące w systemie FDD. Mamy trzy podstawowe produkty z pojedynczym radiem. Oczywiście to są rozwiązania pracujące w pasmach licencjonowanych od 6 do 38 giga. Mamy dwa rodzaje urządzeń full outdoorowych. Jest to urządzenie z pojedynczym radiem, urządzenie z podwójnym radiem, gdzie drugie radio można aktywować licencyjnie, czyli jakby płacimy za pierwszą część tego sprzętu, a w momencie, gdy nam nie starcza przepływności te 500 megabitów z 56 MHz, gdy tego nam nie wystarcza, możemy sobie dokupić licencję i rozszerzyć radiolinię o pracę o następny kanał, tudzież w pracę w tym samym kanale z inną polaryzacją, w zależności od konwertera, jaki zastosujemy przy antenie. W każdym razie możemy tą przepływność zwiększyć bez wizyty na obiekcie, tak? Czyli tylko i wyłącznie licencyjnie. Oprócz tych dwóch full outdoorowych urządzeń mamy też urządzenie w architekturze dzielonej, gdzie moduł wewnętrzny jest połączony z modułem zewnętrznym za pomocą kabla koncentrycznego. Ten moduł obsługuje też E1. Również możemy tutaj obsłużyć do dwóch outdoorów, tych elementów outdoorowych i z 56 MHz możemy symetrycznie przesłać 1 gigabit informacji. Pozostając w produktach profesjonalnych, mamy takie rozwiązanie w paśmie nielicencjonowanym. Jest to rozwiązanie, które my traktujemy oczywiście jako producent, jest to taki no, lepiej niż Mercedes Maybach w tej klasie radia. Niestety jest bardzo drogi, więc tutaj jakby zainteresowanie na naszym rynku jest bardzo małe. A jest drogi, ponieważ jest bardzo wydajny, tak? Dostarcza 450 megabitów 45 MHz, tak? Nie jest sztuką dostarczyć dużej przepływności, sztuką jest dostarczyć dużą przepływność w relatywnie wąskim kanale, tak? Ze względu na to, że w paśmie wolnym jest bardzo dużo zakłóceń. Trudno jest operować kanałem 80 MHz, tak? Ale jeżeli my jesteśmy w stanie przesłać to w 45 MHz, to już staje się bardziej realne. Sprzęt ten to jest całkowicie rozwiązanie
stworzone przez Cambium. Nie pracuje to urządzenie na żadnym chipsecie Wi-Fi-owym, tak? Nie jest to żadna pochodna chipsetów 802.11. Jest to w pełni własne rozwiązanie, opatentowane. Wydajność pakietowa prawie 1 000 000 pakietów na sekundę. Czyli jakby tutaj nie jesteśmy w stanie małymi pakietami zabić możliwości przepływnościowych tego urządzenia. Mamy na świecie linki zestawione na odległość nawet 160 km dostarczające 300 megabitów. Oczywiście to musi być, link budget musi się zgadzać, czyli bilans łącza musi być odpowiedni, trzeba zastosować odpowiednie duże anteny i oczywiście trzeba odpowiednio wysoko je zamontować, żeby wyeliminować krzywiznę ziemi, tak? Każde z naszych, sprzętów, i będę to powtarzał do znudzenia, można synchronizować za pomocą GPS. Czyli jeżeli mam sprzęt zsynchronizowany, jestem w stanie z tej samej lokalizacji użyć ten sam kanał kilka razy. To rozwiązanie można zsynchronizować sygnałem GPS, co pozwala nam z jednej lokalizacji wykorzystać ten sam kanał bez obniżenia wydajności obiektu, tak? Czyli każdy link, który zestawiamy, oczywiście muszą być pewne warunki spełnione, nie możemy w tym samym kierunku dwa razy użyć tej samej częstotliwości. Ale mamy takie rozwiązania w Polsce. Na północy kraju pracuje to rozwiązanie jako dopełnienie ochrony przeciwpożarowej Parku Narodowego, Sowińskiego Parku Narodowego. I tam używamy właśnie synchronizacji GPS i używamy tych samych kanałów do transmisji w trzech kierunkach. Dodatkowo urządzenie może obsługiwać ruch E1-kowy, gdzie nie robimy żadnej konwersji do IP, tylko to jest czysta warstwa, druga TDM, co oznacza, że nie ma tutaj jakby żadnych opóźnień związanych z tym, że przesyłamy ruch E1. Opóźnienie jest bardzo niskie, w jednym kierunku jest poniżej 1 milisekundy. Rozwiązanie również proponujemy operatorom i w kilku miejscach świata już pracuje jako zasilanie małych stacji LTE, ponieważ obsługujemy protokół 1588, który V1588, który potrafi przenieść synchronizację z sieci do synchronizacji małej komórki LTE. Urządzenie występuje w trzech wariantach. Jest to wariant z anteną do podłączenia anteny zewnętrznej, wariant z anteną 23-decybelowo zintegrowany lub małe urządzenie z anteną 19-decybelową. To tyle o tych najdroższych rozwiązaniach. Teraz przechodzimy do takiej strefy zamożności naszego portfela. Średniej klasy radiolinia, która nazywa się PTP450i. Ta literka I świadczy o tym, że to już jest jakby nowa generacja sprzętu. Poprzednia generacja nazywała się PTP450. Ten sprzęt również możemy synchronizować GPS. Jest to również własne rozwiązanie OFDM-owe, nie bazuje na rozwiązaniu 802.11. To jest własne rozwiązanie. Przepływność tego sprzętu w 40 MHz maksymalna to jest 300 megabitów, ale z 10 MHz jesteśmy w stanie osiągnąć 70 megabitów w transmisji. I tutaj zwracam uwagę na to, że sprzęt pracuje w paśmie też licencjonowanym naszym 3338, gdzie kanały 5, 7, 10 MHz jakby są realnie do użycia. Nie mogę podać nazwy firmy, ale jedna z firm dużych operatorów komórkowych weszła w to rozwiązanie jako oferta końcowej mili dla klienta enterprise'owego, tak, dla biznesowego klienta. Używają kanałów 7 i 10 MHz, zestawiają punkt ze swojej lokalizacji, w planach mają dołączać też GPS i kilkakrotnie ten sam kanał wykorzystywać. Bardzo niskie opóźnienie sprzętu, poniżej 3 milisekund, nawet przy obciążeniu ruchowym. Również różne wersje hardware'u w zależności od potrzeb, czyli wersja z anteną zintegrowaną lub wersja do podłączenia anteny zewnętrznej. Maksymalny zasięg ograniczony jakby technologią, protokołem, to jest 64 km. W związku z tym, że możemy synchronizować sprzęt, mamy sztywny podział uplinku i downlinku, gdzie skok ten uplink-downlink możemy realizować z krokiem 1%. Urządzenie wyposażone jest w dodatkowy port zewnętrzny, spełniający standard 802.3AT i można tam podłączyć kamerę lub jakiś access point. W wersji 3-gigowej ta antena ma zysk 19 dB, a w wersji 5-gigowej antena ma zysk 23 dB,
Jest to nowa antena Marsa, która ma zmniejszone, zachowane to samo wzmocnienie jak poprzedni model, taki 33 cm, tam ma 27. To jest panel 27-centymetrowy. Najtańsze z rozwiązań, czyli takie niskobudżetowe radiolinie oparte są naszym flagowym na ten rynek sprzęcie, czyli na EPMP. Również możemy synchronizować linki, nawet używając tego naszego najtańszego rozwiązania. To rozwiązanie bazuje na chipsecie 802.11n. Nie polecamy jego tego typu rozwiązań do zasilania stacji bazowej. Poprzednie dwa produkty były w pełni wydajne, żeby zasilać stacje bazowe. Tak? Ten produkt jest oparty na chipsecie N, jego wydajność pakietowa nie pozwala na to, żeby zasilać stacje bazowe, ale jest to ciągle fajne rozwiązanie na punkt-punkt dla klienta końcowego. Maksymalna przepływność z kanału 40 MHz, nawet TCP, to jest powyżej 200 megabitów. Obsługuje standardowe kanały, zastanawiamy się nad wprowadzeniem 30 MHz, póki co nie mamy jakby z rynku sygnalizowanej takie potrzeby. Zasięg też ograniczony jakby tutaj protokołem i zysk anteny 25 dB. Dwa warianty występują tego sprzętu, oczywiście to jest różna cena. Tutaj jest Force 110 PTP urządzenie. To jest urządzenie w środku z wbudowanym GPS-em. Ale po drugiej stronie linku nie musimy używać GPS-a, więc możemy zastosować tańsze rozwiązanie. Najnowszy produkt Force 200. Wydajnościowo identyczne urządzenia z tą różnicą, że jeden ma GPS, drugi nie ma GPS-a. Żeby zsynchronizować link z GPS-em, wystarczy, że jedna strona posiada ten moduł. To jest też ciekawe, że ten sprzęt w takiej konfiguracji jest używany przez kilku operatorów komórkowych. MTS w Rosji używa tego do rozwiązań też klienta końcowego, biznesowego, podłączania. Firma Telenor w Czarnogórze i w Serbii również tego używa do podłączania klienta końcowego, biznesowego. Sprzedają usługę symetryczną 30x30 megabitów. Jeżeli chodzi o rozwiązania punkt, wielopunkt, również mamy tutaj dwie grupy produktów. Wspomniane grupa produktu, na której bazował produkt PTP450, to jest produkt PMP450, no i ten wspomniany wcześniej EPMP1000. Jeżeli chodzi o rozwiązanie PMP450, 450i, czyli jakby naturalny rozwój tego produktu, obsługujemy pasma 2.4, również pasma licencjonowane 3.3, 3.8 i 5 giga. Tutaj jest podana maksymalna przepływność w poszczególnej szerokości kanału. Jest to wszystkie przepływności, które Cambium podaje, są przepływnościami netto TCP. Tak? My nie podajemy przepływności UDP, jak wielu producentów. Tak? Nie podajemy przepływności w radiu, jaka się wydarza, bo wiadomo, że ona jest kilkakrotnie większa niż to, co potrafi później zobaczyć klient końcowy. To, co my podajemy, to jesteśmy w stanie podłączyć urządzenie testowe i zmierzyć na porcie Ethernet urządzenia. Pierwsze dwa kanały, te 47 MHz i 10, zwracam uwagę, jest to rozwiązanie, które na dzień dzisiejszy w paśmie 3.3.3.8 przy zupełnie innej cenie w stosunku do rozwiązań LTE, na dzień dzisiejszy zapewnia większą przepustowość niż jesteśmy w stanie osiągnąć ze stacji LTE. Maksymalna liczba abonentów, którą możemy dopiąć do pojedynczego access pointa, to 238. Ostatnio wprowadziliśmy właśnie ze względu na rynki, które nie chcą inwestować dużo pieniędzy w produkty radiowe, specjalną wersję stacji bazowej Lite. Do 10 klientów można podłączyć. Nie jest to dobre rozwiązanie pewnie, jeżeli chodzi o dostawców internetu, ale jest to świetne rozwiązanie, jeżeli chodzi o monitoring wizyjny dla gmin. Czasami Państwo realizujecie takie projekty. System ma bardzo małe opóźnienie, stałe, niezależnie od tego, ile podłączymy tych klientów. Wersja Lite stacji bazowej kosztuje połowę ceny. Można ją licencyjnie później rozszerzyć do pełnej wersji, ale do wielu zastosowań typu monitoringowych 10 klientów w sektorze to jest jakby wartość zupełnie wystarczająca. Mamy kilka projektów zrealizowanych na tym sprzęcie, niestety tylko w 5 giga, nie możemy się pochwalić 3 giga, aczkolwiek ostatnio uruchomiliśmy pilotaż w Piotrkowie Trybunalskim. I te na 10 MHz kanale, nawet z małą anteną, z terminalem abonenckim, tym małym, bo to jest terminal abonencki mały, czyli ma zysk tylko 8 dB w paśmie 3-gigowym. Na 3 km zestawialiśmy te 66 megabitów, czyli
czyli na 3 km ta mała antenka jest w stanie modulację 256 QAM w paśmie licencjonowanym obsłużyć. No jeżeli weźmiemy, zastosujemy antenę większą z zyskiem 19-decybelowym, odległość ta będzie o wiele, wiele większa. Kompatybilność, to też zwrócę na to uwagę, bo Cambium ma taką filozofię teraz, wszystkie produkty, które wypuszczamy, chcemy zrobić, żeby przynajmniej terminal abonencki przetrwał więcej niż kilka lat, tak? Czyli dzisiejszy terminal, który kupimy do sprzętu 450 czy 450i, ma jeszcze swoją ścieżkę rozwoju i ten terminal jakby nie planujemy jego wymiany przez najbliższych kilka lat. Kolejne stacje bazowe, które będziemy produkować, będą obsługiwały ciągle ten terminal. Wsteczną kompatybilność w pełni wykorzystującą możliwość sprzętu. To nie będzie jakieś nieprotezowe wsparcie sprzętu, tylko pełne wykorzystanie możliwości sprzętu będzie dawał stary terminal. Zwracam jeszcze uwagę na bardzo niski pobór mocy stacji bazowej, tak? 10 W stacja, 12 W, 10 W to jest stacja 5-gigowa, 12 W stacja 3-gigowa. W porównaniu do kilkuset watów pobieranych przez rozwiązania typu LTE. No i oczywiście rozwiązania niskobudżetowe, czyli nasz wspomniany już EPMP. Mamy już wielu użytkowników w kraju. Urządzenie obsługuje pasma od 2,4 oraz pasmo 5 giga. Maksymalna przepływność w 20 MHz 100 megabitów, w 40 około 200 megabitów, 200 plus. No, maksymalną, którą mnie udało się zarejestrować w testach, to 205. Maksymalna liczba abonentów 120, ale tu uwaga, również wprowadziliśmy stację z ograniczeniem ilości klientów na stację bazową. Również za pół ceny na początek, później można sobie ewentualnie licencję rozszerzyć, tak trochę, żeby przekonać klientów do rozwiązania, czyli można stację bazową kupić za pół ceny do 10 klientów. Jest to rozwiązanie oparte na chipsecie Ateros. Różnica polega na tym, że my jak zwykle wprowadziliśmy synchronizację, tak? Czyli nasz sprzęt można synchronizować. Coraz więcej ludzi rozumie potrzebę synchronizacji. Im większą ktoś ma sieć i tym im więcej ma własnych stacji bazowych, tym bardziej rozumie potrzebę synchronizacji. Opóźnienie w systemie jest w miarę stałe. W jedną stronę to jest w trybie tym z podziałem, w trybie synchronizacyjnym opóźnienie jest w miarę stałe. Około 10 milisekund w jedną stronę. To nie powinno być mniejsze, to jest około 10 milisekund w jedną stronę. Maksymalna moc nadajnika stacji bazowej czy terminala abonenckiego to 30 dBm. Antenę w terminalu abonenckim, to jest nasz nowy terminal abonencki i tylko taki i ewentualnie drugi z większym zyskiem będzie teraz dostępny. Terminal ma antenę 16 decybelową. Tutaj taka mała dygresja. My nie boimy się, że ktoś to weźmie do komory bezechowej i przetestuje, tak? Parametry, które są podane na urządzeniu, jego zysk anten, jak zyski anten i wszystko, można to zmierzyć. Mało tego, jesteśmy konserwatywni. Tak naprawdę ta antena w niektórych częstotliwościach sięga 18 dB. Ale najmniejszy zysk, jaki ona osiąga w paśmie w swoim roboczym, tym 4,3 do 5,98, to jest 16 dB. Pobór prądu przez sektor to około 7 W. Tak pokrótce elementy systemu, tak wygląda stacja bazowa z wbudowanym modułem GPS, pozwalającym synchronizować się do wspólnego zegara z GPS-a. To jest terminal abonencki konektoryzowany, który można podłączyć do różnych anten zewnętrznych produkowanych przez różnych producentów. To jest terminal bazowy z wewnętrzną anteną 16 dB. Do tego wprowadziliśmy nowy terminal, to jest akurat wersja 2,4 giga, więc troszeczkę jest wewnątrz ten promiennik taki duży, dla 5 giga on jest on o połowę mniejszy. I to jest antena też zintegrowana, nazywa się Force 200 i wszystkie terminale, które produkujemy dzisiaj, to jest terminal stary, nowe terminale, czyli Force 180 i Force 200 posiadają interfejs 1-gigowy i antena sektorowa, do której montuje się access point z synchronizacją. Dlaczego EPMP? Do znudzenia powtarzamy. Synchronizacja GPS, oszczędzaj pasmo dla siebie i dla innych. Automatyczna kontrola mocy, czyli jeżeli abonent jest blisko, stacja bazowa każe mu nadawać odpowiednio niską mocą, jeżeli abonent jest daleko, każe mu nadawać z mocą większą, tak jak to się dzieje w profesjonalnych systemach radiowych.
Antena sektorowa z wysokim tłumieniem wiązki wstecznej. Nie trzeba żadnych dodatkowych montować tłumików, blaszek. Dzięki tym trzem parametrom możemy zwiększyć wydajność i efektywność wykorzystania widma 3 do 4 razy. To się dzieje naprawdę. Przez to, że stacje są zsynchronizowane, nie musimy utrzymywać dużych odstępów między kanałami w sąsiednich sektorach. Wydajny protokół TDMA, czyli wielu klientów bez obniżania i degradacji jakości oferowanej usługi. Równomierny podział czasowy dla abonentów, czyli jeżeli abonent jest zainstalowany gdzieś słabo za drzewami, stacja po prostu spędza na każdego abonenta stacja spędza tyle samo czasu. Jeżeli jest słabo zainstalowany, on otrzyma mniejszą przepływność. Jeżeli jest dobrze zainstalowany, otrzyma większą. Nie będziemy próbować dać więcej czasu temu abonentowi, który ma słabsze parametry, żeby obniżyć wydajność sektora. Do 120 terminali w sektorze, to już mówiłem. I najważniejsza rzecz, dzisiejszy terminal, który dzisiaj kupujecie, tak naprawdę będzie jeszcze w pełni wydajny w dwóch kolejnych generacjach. Będzie pracował z dwoma kolejnymi generacjami stacji bazowych. Pierwsza generacja wkracza w czerwcu tego roku, następna w maju przyszłego roku. Także mamy dwa kolejne produkty, które niedługo wejdą na rynek i będą kompatybilne z tym terminalem abonenckim, czyli jego okres życia jest stosunkowo długi w porównaniu do konkurencyjnych rozwiązań. To jest taki przykład klienta bardzo fajnego, który dzisiaj niestety nie mógł dojechać, który w momencie, gdy podłączył nasz sprzęt i zaczął proces migracji z najbardziej popularnego sprzętu na nasz, podłączył switch, do tego samego switcha podłączył cztery nasze access pointy. To jest, podłączył w momencie, gdy postawił nasze sektory i zaczął w czerwcu sukcesywnie przekładać klientów z sektorów, z ośmiu sektorów rozwiązania konkurencyjnego, nazwę go, na cztery sektory nasze. Tak? Do dzisiaj przełączonych jest sześć sektorów. Najbardziej obciążony sektor z naszej strony to jest około 53 klientów. I tak się średnia dobowa ruchu zmienia, jak wraz z sukcesywnym przełączaniem klientów do naszego systemu. To są żywe dane wyjęte z sieci. Oczywiście można się skontaktować, żeby uwiarygodnić, można skontaktować się z człowiekiem, którego za chwilę tutaj wspomnę. To są dane przepływne. A, to nie widać tej wartości, tak? Tutaj było to, tu jest 20 megabitów. Tu jest 20, tu jest 80, tak? To jest średnia dobowa, tak? Czyli w ciągu doby mamy, w ciągu dnia jakiś ruch idzie, w nocy wcale nie idzie, tak? Czyli to jest jakby realny transfer jest około 3 razy większy, od 2 do 3 razy większy, w piku do 3 razy większy niż to, co tutaj widzimy. To jest ostatni miesiąc w systemie, do 130 tutaj jest, te piki dochodzą. Też średnia z doby, tak? Z każdej doby, czyli jakby przynajmniej dwa razy jest większy, bo w nocy tego ruchu prawie tam nie ma. Kto już w Polsce używa, dane te, które przed chwilą pokazywałem, pochodzą z firmy Kaja Computer we Wschowie. Pan Krzysztof Jasek na poprzednim Inecie był tutaj i opowiadał o tym rozwiązaniu. Przekonał kolejnego klienta, czyli tutaj pana Rafała Kraja z firmy Climax w Brzesku, który też zakupił testowy pakiet. Firma Telbeskid w Nowym Sączu też poszła już w masową produkcję. Pakiet testowy też zakupiła firma, mówię o pakiecie takim dużym, rzędu 4 stacje bazowe i 100 terminali na początek. Ten sam pakiet kupiła firma The Best Media w Łodzi. Firma Markomp testuje rozwiązanie, podłączając na tym samym kanale sąsiednie bloki, transmitując w przeciwnym kierunku. Inni, jest wielu innych dostawców internetu, którzy nie zgodzili się, żeby tutaj na Inecie akurat można było ich wstawić. Mam nadzieję, że przemyślą to i będzie można się nimi pochwalić. Ja jeszcze potrzebuję 5 minut. Zdążymy? Rozwiązania nasze Wi-Fi'owe, czyli rodzina produktów CN Pilot i CN Maestro wprowadziliśmy do oferty. To już są produkty, które są już gotowe w sprzedaży, mają już swoją historię, przechodzą testy. Urządzenie abonenckie, które może zasilić terminal, enterprise'owy access point wewnętrzny, który może pracować jako z kontrolerem lub standalone'owo, czyli sam, bez żadnego urządzenia, bez żadnego softu zewnętrznego.
hotspot zbudowany na EPMP i zewnętrzny dual radio hotspot. Ja tak szybko przejechałem, bo wiem, że mam to opisane w szczegółach, tak? Czyli to urządzenie wewnętrzne abonenckie może zasilić terminal, który montujemy na dachu klienta. Ma 4 porty zarządzalne switcha z możliwością łączenia tagu na porcie. Mam 2 porty telefoniczne, czyli bramka VoIP jest też wbudowana w urządzenie oraz posiada port USB, żeby dzielić jakieś media w domu, tudzież podłączyć drukarkę. To nie ja. Sprzęt występuje w 2 wersjach, w wersji tylko z 2.4 i wersji, czyli pojedyncze radio, i wersji dual band, gdzie jest 2.4 i 5 giga, i to jest już z chipsetem AC, tak? Obydwie wersje są jak najbardziej dostępne w sprzedaży. Jeżeli chodzi o wewnętrzny access point, taki enterprise'owy, to już jest produkt, który masowo sprzedajemy. W tej chwili nawet jak mamy na niego jakąś promocję. Przepraszam. Rozwiązanie oparte na chipsecie AC, 2x2 MIMO, zaś pojedynczy moduł, który jakby spełnia wymagania tam, gdzie jest zasięg potrzebny duży. Nie produkujemy oddzielnego modułu dla jakiegoś dalekiego zasięgu, niskiego zasięgu. Jest jeden moduł, który obsługuje wszystkie typy aplikacji. Montaż na suficie, na ścianie, to co, no, tak naprawdę mamy tu wszystko, co inni. Oprócz tego mamy pełną obsługę VLAN i zasilanie tego sprzętu jest przez standardowy POE, tak? Czyli nie musimy kupować specjalnych switchy zasilających. Zasilacz jest w komplecie, a jeżeli ktoś chce zasilać jakiś obiekt typu hotel z jednego dużego switcha POE, to jak najbardziej może bezpośrednio zasilać to urządzenie z takiego switcha. Drugie urządzenie to jest zewnętrzny moduł. Ono parametrami jest bardzo podobne do poprzedniego, czyli 256 aktywnych klientów, nie tylko podłączonych, do 16 SSID. Obsługa serwerów AAA, zarządzanie w chmurze, wszystko to jest jakby dla tego urządzenia również dostępne. Ono funkcjonalnie jest identyczne jak moduł indoorowy, tylko komponenty, które są zastosowane, pozwalają stosować to urządzenie na zewnątrz do minus 30. Walczymy w tej chwili o minus 40, tak? Czyli przeprowadzamy testy, czy to, co wyprodukowaliśmy, jest w stanie spełnić normy minus 40. Założenia takie były, zobaczymy, czy się to uda, i urządzenie ma rating środowiskowy IP67. Ostatnie urządzonko dla osób, które mają nasze urządzenia EPMP i potrzebują gdzieś szybko zrobić jakiś access point zewnętrzny, można specjalny kod na urządzenie włożyć, wgrać Wi-Fi'owy i urządzenie stanie się takim dość wydajnym access pointem do 128 aktywnych użytkowników z takiego access pointa. Wszystkie urządzenia zarządzane są z naszego rozwiązania w chmurze. Niedługo to samo rozwiązanie będzie dostępne również jako standalone'owa wersja, taka, żeby postawić sobie w NOC-u dla osób, które nie chcą wypuszczać swoich urządzeń w internet. Bardzo upraszcza wyszukiwanie wszelkich błędów. Wpisujemy w wyszukiwarkę nazwisko tylko naszego klienta. Rysuje się cały łańcuch połączeniowy, oczywiście jeżeli w łańcuchu połączeniowym są nasze urządzenia. System automatycznie rozpoznaje wszystkie urządzenia, które podłączone są do których ten klient jest podłączony, czyli stację bazową, terminal abonencki, ten router Wi-Fi'owy, i widzi też klientów, podłączających się klientów Wi-Fi. Dwa słowa, w którą stronę. Przede wszystkim to nie idziemy w kierunku poszerzania kanału, tak? Czyli to, co przyniósł chipset AC, dokładnie odwrotnie się posuwamy, tak? Czyli jak najwięcej megabitów z jak najmniejszego kanału. To, co dzisiaj już, co się dzieje, ale nie możemy jeszcze podać nazwy, rozwiązanie PMP 450. W czerwcu będziemy mieli prezentację nowego produktu, którego nazwy nie mogę zdradzić. Na zielono narysowane jest to, co już prawie jest, tak? Czyli co za chwilę w tym roku wejdzie, będzie, albo już weszło, albo wejdzie w tym roku. Będzie to access point, który z 20 MHz będzie osiągał przepływność od 300 do 500 megabitów, a oczywiście dzięki zastosowaniu technologii multi-user MIMO. Beamforming,
czyli poprawa parametrów dla poszczególnych klientów rozproszonych w sektorze i próba eliminacji zakłóceń pochodzących z innego kierunku. Również w tym roku, zarówno na platformie PMP 450, jak na platformie ePMP, produkt, który się pojawi, będzie wspierał tę technologię. Kompatybilność starych urządzeń abonenckich z nowymi stacjami bazowymi, to o czym już wspominałem. To jest mój ostatni slajd. To się już dzieje. Wszystkie urządzenia, które dzisiaj wypuszczamy na rynek, będą kompatybilne przynajmniej z dwoma generacjami następnymi stacji bazowych. Czyli nie będzie potrzeby wymieniania sprzętu u klienta. I tu taki przykładzik rozwiązania PMP 450. Jeżeli ktoś w 2011 roku kupił sobie rozwiązanie PMP 450, w tamtym okresie ono dostarczało z sektora 90 megabitów. Na tym samym terminalu dorobiliśmy później 256 QAM, zwiększając pojemność sektora do 125 megabitów. Dzisiaj klient może sobie dokupić access point 450 i zwiększyć to do 190. A już po czerwcu będzie mógł sobie kupić access point, który będzie mu z 20 MHz, cały czas mówimy o 20 MHz w tym przypadku, zwiększyć przepływność do 300, a nawet 500 megabitów. Cały czas utrzymując ten sam terminal abonencki z 2011 roku. Wszystkie rozwiązania, które będziemy robić, będą posiadały synchronizację, zwłaszcza rozwiązania punkt-wielopunkt. We wszystkich rozwiązaniach, które dziś produkujemy, w tym roku już stosujemy dynamiczny filtr cyfrowy. Różne firmy różne tutaj nazwę dla tego rozwiązania dają. Jest to odpowiednik w konkurencyjnej firmie Prisma. Tak? Czyli tutaj w każdym naszym rozwiązaniu, które pojawi się, w każdej stacji bazowej, która pojawia się już teraz, które będziemy w tym roku wypuszczali na rynek, będzie ta technologia zastosowana. Jeszcze nie wymyśliliśmy dla niej jakiejś naprawdę błyskotliwej nazwy, stąd nazywamy rzeczy po imieniu. No i to, co chcemy robić, to chcemy być bliżej was, bliżej klientów. Tak? Czyli jesteśmy tutaj, słuchamy tego, co jest na rynku potrzebne. Tak naprawdę produkt Wi-Fi-owy, który w tej chwili jest ciągle jeszcze doszlifowywany, bazuje na trialach, które odbywają się, wiele z nich w Europie, i klienci tak naprawdę mówią nam, chcemy tego i my to dostarczamy. Ja bardzo dziękuję za uwagę. Dziękujemy serdecznie. Zapraszamy na nasze forum i zapraszamy do współpracy z Inetem.